Witam serdecznie. Nagramy tutaj krótki materiał ze Zbyszkiem, który mnie odwiedził, przyjechał z Warszawy, z okolic Warszawy. I taki cykl będę dla Was nagrywał materiałów, tak jak to wcześniejsze, które widzieliście z Amelią, osób, które gdzieś były na warsztatach i co najważniejsze, wdrożyły te rzeczy, które przekazywałem ja lub na warsztatach prowadzonych razem z Rafałem Wilkiem w swoje życie i żeby pokazać, jakie rzeczy można w te swoje życie wdrożyć. No bo wiadomo, że powiedzmy ten materiał z warsztatów jest na tyle rozległy, że no, że ciężko wdrożyć wszystko, więc dla mnie jest jakby ciekawe, które z tych elementów takie były jakby to też do zaczerpnięcia i co one może w tym życiu dały, nie? I żeby to tutaj trochę naprowadzić, no to jeden temat, no to byłeś na warsztatach oddechowych, tych związanych stricte ze sportem. Zgadza się. A one są takie najbardziej, powiedzmy, rozległe tematycznie. No i drugi, które prowadzę z Rafałem Wilkiem, czyli odporność z natury, to są drugie warsztaty, na których byłeś. Więc może zacznijmy od tych takich tematów stricte tutaj moich, czyli tematów oddechowych. Czyli pytanko moje, które elementy udało się wdrożyć i co było takie dla Ciebie najbardziej interesujące, najbardziej takie przełomowe może o oddech, no bo gdzieś ten temat jest taki bardzo, powiedzmy, jeszcze niszowy i ludzie są zaskoczeni, jak na przykład dowiadują się, że mają oddychać przez nos. To już jest dla nich zaskakujące, nie? No tak, tak. Także powiedz może trochę jakby od siebie, jak to z Twojej perspektywy uczestnika wyglądało i potem... Z mojej perspektywy wygląda to w sposób następujący, że po pierwsze świadomość oddychania nosem w ogóle nie istniała. Ja się dopiero na warsztatach dowiedziałem, że sposób oddychania nosem, nie ustami, jest tym właściwym. I to było chyba najbardziej przełomowe, bo o to zapytałeś. Czyli gdy zacząłem na to zwracać jakby uwagę i świadomie oddychać, tak naprawdę poczułem no, olbrzymią zmianę. Tak? Zmianę w codziennym funkcjonowaniu. Już nie mówię, że jedynie, że ta zmiana dotyczy tylko aktywności fizycznej w czasie jakiegokolwiek treningu, biegania, jazdy rowerem, tylko dosłownie w ciągu całej doby. Mhm. No dokładnie, bo nie każdy z nas jest sportowcem, no a Ty byłeś na takich warsztatach typowo dla sportowców, no ale no to tak naprawdę nawet jeżeli mamy sportowca i on chce poprawić jakieś swoje możliwości wysiłkowe, no to przede wszystkim musi zadbać o życie codzienne, no bo w tym to życie codzienne no to jest, powiedzmy, większa część doby tak naprawdę dla niego. Nawet jak ktoś ćwiczy 6 godzin dziennie, jest zawodowcem, no to tak naprawdę no przez pozostałe 18 godzin również oddycha, nie? Chyba, że nie oddycha, no ale... Chyba się nie da. Ale chyba się nie da, nie? Więc tamte nawyki, nie? To są takie kluczowe. Te nawyki życia, znaczy ten sposób oddechu w życiu codziennym jakby... No, moim zdaniem klucz, no bo ja nie jestem ani zawodowym sportowcem, sport uprawiam zupełnie amatorsko dla wyłącznie własnego dobrego samopoczucia. Natomiast ten oddech w tym życiu codziennym, w pracy, oddech podczas snu, tak? Mhm, jakby, to jest też ciekawe, to nie? To jest mega, jak usłyszałem od Maćka, że mam zakleić sobie usta na noc i w ten sposób przespać noc z plastrem na buzi. Mówię, nie no, przecież się uduszę, albo go połknę ten plaster i się wtedy uduszę, albo po prostu przez niemożliwość oddychania nosem się uduszę, nie? Nic takiego się nie wydarzyło. Ja zawsze mówię, że dobrze generalnie jak znajdziesz ten plaster po nocy, nie? A zdarza się nie znaleźć. No to jest ciekawe, prawda. Co się z nim dzieje. No ale też to jest zaskakujące, że no, teoretycznie mówi się, żebyś zaczął oddychać przez noc, zaklej te usta. No w sumie nie potrzebujesz ich w nocy do niczego, no bo one są tak naprawdę potrzebne do, powiedzmy, głównie jedzenia i mówienia. No a tych dwóch czynności, jak ktoś nie gada przez sen i nie lunatykuje w nocy, nie podjara z lodówki, no to tak naprawdę nie potrzebuje. No ale zaskoczenie jest duże, że zakleisz usta i ktoś mówi, że zakleimy usta i że on się udusi na przykład. No tak. Nie? No jak? No przecież nos służy do oddychania i gdzieś to się tak mocno utrwaliło ludziom w głowie, że no jest to niemożliwe, powiedzmy. A jeszcze coś byś wyciągnął poza tym tutaj snem? No bo to jest takie mechaniczne, powiedzmy, w miarę, że wystarczy zakleić i no tak, tylko proste.
tak. Ja bym ujął to w ten sposób, że to przerażenie dotyczące tego, że mam przespać noc z plastrem na buzi, było zdecydowanie mniejsze wówczas, gdy zaczęliśmy od warsztatów zaklejać usta w czasie marszu, tak? Czyli większej aktywności po prostu. Tak, większej aktywności, czyli wtedy już przygotowywaliśmy się mentalnie na to, że jednak da się mieć usta zaklejone, że się człowiek nie dusi, że jednak może wykonywać aktywność fizyczną, no bo wejście na szczyt odrodzenia bodajże, tak, 1200 metrów. Przełęcz Karkonoską. Tak, z plastrem, no to jednak tam tętno dochodziło do 130 paru, 140 niektórych osób i okazało się, że się da, tak? Tak. Jakieś tak, podbiegi, tak. Krótkie sprinty, gdzie wydawałoby się, że no jak tu nosem oddychać, no trzeba otworzyć usta i oddychać, że tak powiem, pełną piersią. No, okazuje się, że nie i to mentalnie jakby też przygotowuje człowieka do tego, że ma łatwiej, wydaje mi się, na noc zakleić, bez obawy, że duszę się. No właśnie to jest ta perspektywa taka, powiedzmy tutaj moja, czyli znalezienie takiego punktu, gdzie podniesiemy tą motywację do takiego poziomu, żeby ona po tych warsztatach gdzieś się tam utrzymywała i trochę jakby dać ludziom wiary tak naprawdę w ich możliwości i odkryć to, co mają jakby w sobie, czyli oni to po prostu często nic poza motywacją nie potrzebują, żeby zacząć przynajmniej, nie? Bo potem wiadomo, że im dłużej ćwiczymy, tym bardziej się to poprawia, no ale żeby ktoś po dwóch, trzech dniach, powiedzmy, takich warsztatów, no chciał kontynuować, nie? Także to jest dla mnie takie wiesz... Znaczy ważne chyba to, żeby nie wrócić z warsztatów, nie schować skryptu do biurka, I w kalendarzu zaznaczyć, że mam odhaczone warsztaty, tak? Byłem, zobaczyłem, zamknąłem w biurku, bo to nie tędy droga. Ja po warsztatach, czy to odpornościowych, dokładnie rok temu, bo byłem na nich na początku lipca zeszłego roku, ten temat samodzielnie dalej jakby rozwijałem i rozwijam, tak? Bo tutaj też z polecenia Maćka sporo literatury się przewinęło. Ta tematyka jest na tyle rozległa, o czym w ogóle świadomości żadnej nie posiadałem. Każda nowa pozycja książkowa daje jakiś nowy punkt odniesienia, jakieś nowe ćwiczenia i testowanie tego na własnym organizmie. Ja w tym momencie wiem, że dalej te złe nawyki oddechowe istnieją, ale szybciej zwracam uwagę, kiedy one nagle się pojawiają. Czyli ta świadomość została już tak zmieniona, powiedzmy, bezpowrotnie, można powiedzieć, nie? Że, no, miejmy nadzieję, że bezpowrotnie. No. Że wiesz, że jesteś w stanie, powiedzmy, no wiadomo, że pracujesz ileś masz na to czasu, no ale też im jesteś bardziej świadomy, no to też tak na co dzień po prostu zwracasz na to uwagę bardzo często. To ja często jakby porównuję to do osoby, która gdzieś tam się garbi i cały czas jakby się, no, jakby świadomość na to garbienie jakby przywraca, no to ona zaczyna się automatycznie gdzieś tam prostować, nie? To jest taki prosty przykład. Jeszcze jedna rzecz tu a propos świadomości, którą teraz poruszyłeś, to zacząłem zwracać uwagę na inne osoby, na to jak inni oddychają, nie? Że jednak duża chyba większość ludzi chodzi z otwartymi ustami, czyli oddycha przez usta. Nie wykonując aktywności fizycznej nawet, nie? Dokładnie, to jest spacerze, w staniu w kolejce, nie wiem, w sklepie, nie? Czyli raczej nawet utrwalają jakiś nawyk. Ja mają po prostu utrwalony jakiś tam nawyk i nawet jak nie ma tego wysiłku, no to ten nawyk nadal jakby jest negatywny. I te oddechy są płytkie, zaczerpnięte jedynie ustami, no nie mają tej świadomości, wiedzy, no sam jej też nie posiadałem. I jeszcze jedna kwestia chyba, znowu osób, które z którymi ja się spotykam, z którymi wspólnie, nie wiem, rowerami jeździmy i tak dalej, to te osoby też jakby zwiększają swoją świadomość, gdy się z nimi rozmawia, pokazuje pewne ćwiczenia czy sposoby zachowania. Te osoby zaczynają to zmieniać w swoim codziennym funkcjonowaniu i mówią, słuchaj, no ja się tak dobrze nie wyspałem jak nigdy, nie? Bo się odważyłem, bo ty mówiłeś, że to robisz, że ja się nie uduszę, odważyłem się, zakleiłem usta plastrem i się okazuje, że całą noc przespałem, nie chrapałem, nie wybudziło mnie, nie wiem, jakaś forma bezdechu sennego i wyspałem się jak nigdy, nie?
Tak, oczywiście jeżeli ktoś już też dochodzi do takich skrajnych, powiedzmy, momentów, gdzie ma te bezdechy i tak dalej, no to wiadomo, że też tutaj będzie musiało być to poparte treningiem i tak dalej, bo on może się po prostu obawiać chociażby takich aktywności. No oczywiście to jest metodycznie do rozpracowania i to nie jest jakby duży gdzieś tam problem, także jak ktoś ma opór, no to po prostu trzeba delikatnie jakby do tego dochodzić, ale bardzo dużo osób może po prostu wykonać to, może to zakleić. Jak ma jakąś obawę, to może sobie usiąść 20 minut wieczorem, po prostu posiedzieć z tym plastrem i pójść spać. Metabolizm tylko będzie spadał i będzie tak naprawdę łatwiej się oddychać, bo nie ma jakiejś większej aktywności. Nasz organizm się uspokaja, spada tętno przez noc i jest łatwiej, a nie trudniej. Także mamy tutaj jakby tą perspektywę taką typowo oddechową, a jeszcze może zahaczymy trochę o temat warsztatów, które z Rafałem prowadzę, czyli odporności z natury. I może powiedz, jakie ci się udało wprowadzić zmiany, takie nawyki, gdzieś tam wprowadzić w życie codzienne z tych warsztatów. Bo tam jest oczywiście, tego materiału jest dużo więcej. Pierwsze na myśl mi przyszło pobudka 5.30. To warsztaty tak tego szybko jakby nauczyły, że jakby już jest to standardem. Może teraz w sezonie no, typowo letnim, gdzie no, też o 22 nie jest łatwo pójść spać, no bo jeszcze jest dość widno lub się kończy jakieś zajęcia, no to wtedy jednak ta 5.30 nie jest taką łatwą godziną do pobudki. Aczkolwiek co to dało? Dało to tyle, że zanim rodzina się obudzi, tak, o godzinie załóżmy 7, no to mamy świetny czas dla siebie. Cisza, spokój, nikt nie przeszkadza, dzieci się nie pobudziły, nie biegają, nie krzyczą. To jest czas idealny na to, żeby przeprowadzić trening czy trening oddechowy. 10-minutowy, 15-minutowy, tak? Po nim przejść do treningu jakiegokolwiek fizycznego lub do, nie wiem, czytania książki. W ciszy, w spokoju ja jestem pewny, że rano tą książkę zawsze te parę stron przerzucę. Natomiast gdy sobie zakładam, że zrobię to po południu, po pracy, wieczorem, to niekoniecznie się udaje, tak? Z różnych powodów. No, najlepszy plan niekiedy nie wypala, tak? Bo zaskakują nas jakieś tam codzienne sytuacje. No, także to uczy jakiegoś tam, warsztaty nauczyły jakiegoś tam nawyku tego, że mam więcej czasu, nie? Ten czas, jakby ten dzień w ogóle inaczej wygląda przez to rozpoczęcie dnia, tak? Mhm. Przez to, że poświęciłem czas dla siebie, ze spokojem przygotowałem o godzinie 7 śniadanie, gdzie rodzina się budzi, a ja już jestem po treningu, tak? Jestem rozgrzany, gotowy do tego, żeby dalej funkcjonować, zająć się pracą, obowiązkami. Tak? Dokładnie, to jest właśnie ciekawe, czyli to, co tutaj, na co jakby też Rafał kładzie duży nacisk, czyli na życie zgodnie jakby z cyklem dobowym, czyli żeby funkcjonować zgodnie też z porami jakby dnia i nocy, dlatego też stajemy tak wcześnie, ale też pojawia się jakby ta przestrzeń dla siebie, tej możliwości pracy, gdzie potem są takie sytuacje, no, że chcemy się w jakimś tam stopniu realizować, ale własna rodzina nam w tym przeszkadza. No, czyli to jest trochę taki paradoks. No, chcemy się realizować, żeby być lepsi dla siebie, żeby też móc ich wspierać, być lepsi jakby dla nich, no ale oni starają się być naszą taką jakby przeszkodą w naszym rozwoju. No, zaczynamy walczyć ze swoim otoczeniem, żebyśmy mogli się rozwijać. To jest jakby kierunek dla mnie niewłaściwy, no bo to, co ty tutaj mówisz, wstajesz, robisz i w tym momencie jesteś już taki, powiedzmy, wyluzowany, wchodzisz, wiesz, że zrobiłeś to, co założyłeś, ten plan jakby minimum zrealizowałeś, możesz się tutaj interesować bardziej swoim jakby otoczeniem, nie musisz zabiegać o ten czas, nie musisz robić tego wszystkiego w pośpiechu, nie musisz gdzieś wieczorami tego czytać, gdzieś też ten układ nerwowy jest, powiedzmy, zmęczony i te informacje po prostu się ciężko przyjmuje, nie? Raczej to jest czas na taki, powiedzmy, relaks, odpoczynek. Wieczorem na przykład mi się dużo trudniej czyta jakieś istotne dla mnie informacje, które muszę zapamiętywać, nie? Także to jest jakby, zobaczcie, jeden czynnik, zmiana trochę pory jakby wstawania, a ile jakby daje możliwości, jakie to ma przełożenie jakby na takie życie codzienne. Ale jedną rzecz, którą podpowiem, no wiadomo, że wstawanie o 5.30 nie jest jakby tutaj
możliwe, bo to nie jest jakby jedyny czynnik. Drugi czynnik to jest położenie się o odpowiedniej godzinie, żeby móc o tej 5.30 wstać. To co powiedziałem, tak? Że teraz jak jest dzień dłuższy i później kończymy jakąkolwiek aktywność czy zawodową, czy po prostu tak obowiązki domowe, no to ta 5.30 nie jest łatwym czasem, tak? Jednak ta ilość godzin snu jest istotna. Jeszcze właściwego snu, tak? No jeszcze jakość jakby jakość dochodzi, tego, nie? Tego snu, nie? Jednak nie to, żeby w oczy przez całą noc świeciły nam, nie wiem, lampki telewizora na niebiesko, tylko jednak, żeby w tej sypialni było jak najcieplej, tak? Najciemniej, no, i chciałem powiedzieć tak, i jak najchłodniej, a nie jak najcieplej. Mhm. Także te czynniki też są mega istotne, tak? I to też na warsztatach jakby temat, który był omawiany w szczegółach. Nie? No dokładnie, no ten sen to jest coś takiego, na czym bardzo dużo osób jakby cierpi, robi to nie takie, ma nieprawidłowe trochę do tego podejście. Gdzieś też się opierając jakby na tym czasie, czyli idzie spać na przykład o 2 w nocy, myśli, że pośpi 8 godzin do 10 i że będzie wypoczęta, jakby to też się nie sprawdza, jakby ten model. Nie chodzi tutaj o czas, tylko chodzi tak naprawdę najbardziej o jakość, ilość głębokich faz snu, które gdzieś tam uzyskujemy. No i im będzie bliżej, powiedzmy, zimy, im będzie więcej tutaj ciemności i korzystania ze sztucznego oświetlenia, tym to będzie coraz bardziej jakby wyraźne i te, powiedzmy, takie depresyjne stany, które ludzie mają, one też się znikąd nie biorą. Niemożliwość zregenerowania swojego układu nerwowego, no będzie powodować jego też, że on będzie przestymulowany i będzie po prostu wchodził, z mojej perspektywy jakby poliwagalnej, będzie wchodził w ten stan zamierania jakby częściej. Nie będzie skory do jakby walki gdzieś tam, albo tej reakcji walki ucieczki, czyli takiego pobudzenia, takiej motywacji jakby do działania. No i chyba moglibyśmy tutaj długo gadać, bo tych czynników tam naprawdę jest mnóstwo. Możecie sobie to poszukać, wpisując odporność natury, w wydarzeniu jest wszystko opisane. Gdzieś ta wiedza jest oparta tak naprawdę o nagrody Nobla, które były w ostatnich latach, także nie jest to jakieś tam nasze przypuszczenie, ale wszystko jest jakby poparte i fajnie się sprawdza to w praktyce, tak jak tutaj mówisz. Ja bym tylko dopowiedział, że no, chyba takim powszechnym standardem jest zasypianie z telefonem w ręku, tak? Każdy jeszcze musi przejrzeć wiadomości, musi zajrzeć na Facebooka i tak dalej, robi to leżąc w łóżku. I jednak wtedy też ten dopływ tego światła niebieskiego, który powinien być ograniczony, tak, w tym czasie jest olbrzymi, tak? Czyli uaktywnia układ, no a poza tym informacji, tak? I kładziemy się, a myślimy o tym, co przeczytaliśmy, tak? I myślimy długo i dokładnie. Nie potrafimy tego nagle odciąć, tak jak, nie wiem, ładowarkę wyciągając z gniazdka, nie? No dokładnie, to co zobaczycie, nie da się już odwidzieć, także jest to bardzo trudne, przynajmniej. A druga sprawa jest taka, że jak wieczorem ktoś sobie zarzuci wiadomości, no to jest naprawdę dla mnie niezły szatan, że chcę potem z tego jakościowy sen uzyskać. więc jestem pełny podziwu. Także jedna rzecz oczywiście to jest informacja, a druga rzecz to jest światło niebieskie i to wszystko wpływa tak naprawdę na poziom kortyzolu, czyli na poziom hormonów stresu, które gdzieś nas pobudzają, a my tutaj chcemy pójść spać, się zregenerować, a wiadomo, że kortyzol jest antagonistą melatoniny, więc spada nam ilość hormonów, które potrzebujemy do spania i że ustawimy sobie na 8 godzin budzik, no to już pierwsze kilka godzin możemy zaliczyć na poczet ponownej produkcji melatoniny, więc już nam odpada i z tych 8 godzin często zostają ludziom 4. Z których trzeba wyliczyć, ile tak naprawdę jest głębokiej fazy REM. No, MAC już mogą uzbierać, myślę, około pół godziny, no może do godziny snu tak naprawdę jakościowego, więc no, taki tip od nas, żeby gdzieś na to zwrócić uwagę, no bo ten, kto się tak naprawdę regeneruje dobrze, ten może przyjmować większą ilość jakby też stresu i informacji, lepiej może działać skuteczniej w swojej pracy, być bardziej, powiedzmy,
łatwiej mu te informacje przyjmować, dlatego że ma zregenerowany układ nerwowy, jest mniej podatny powiedzmy na stres, ogólnie lepiej się chyba funkcjonuje. No dużo lepiej, to jakby tutaj to ujęcie jakby zawodowe, nieistotne, czy ktoś jest etatowym pracownikiem, czy prowadzi swój własny biznes, to jednak ten poranny, nazwijmy to, rozruch, taki ze spokojną głową, oczywiście nie z daleka od informacji, czyli telefonu, bez żadnego czytania maili wtedy, to jest mega istotne, tak? I to, co wcześniej Maciek też mówił, na tym nie cierpi nasze otoczenie, nie cierpi rodzina, bo robimy to w tym czasie, kiedy oni jeszcze nie funkcjonują. Dla nich to jest jeszcze noc, jeszcze śpią, tak? I jak niekiedy słyszę, że ktoś no nie ma czasu na to, żeby się jakkolwiek zająć jakąkolwiek pasją swoją i tak dalej, no to i mówi, bo on o 7 wstaje i już cały dzień pracuje i tak dalej, no to wstaje o 7, no to może wstawać o 6, tak? I jeśli nie pracuje do bardzo późnych godzin, no to nie jest wielki problem, żeby taki nawyk stworzyć i budząc się nieco wcześniej, a wtedy jest ten czas właśnie dla siebie, tak? Na jakąkolwiek aktywność, ćwiczenia, no. Czytanie, to już tak, rozwój na różnych płaszczyznach tak naprawdę. Co komu pasuje, tak? I zobaczcie też jakby co my tu mamy w kontrze, też jak ludzie też postępują. Chociaż teraz to się też zmieniło przez te ostatnie tutaj miesiące, ale model był trochę inny, raczej po pracy, pójście jeszcze na siłownię, domęczenie się tak naprawdę, żeby można było zasnąć, popsucie sobie tak naprawdę jakościowego snu, trenując w zamkniętym pomieszczeniu, przy sztucznym świetle, podnosząc tą aktywność na wieczór, gdzie powinniśmy tak naprawdę ją obniżać, i przeświadczenie takie, że robimy dobrze dla swojego zdrowia, że właśnie zrobiliśmy ten trening w zamkniętym pomieszczeniu, przy sztucznym oświetleniu o godzinie 22. No i jesteśmy tymi przykładnymi, aktywnymi gośćmi, którzy dbają o siebie tak naprawdę, nie? I jeszcze powiem jedno, że też takie, co się często jakby gdzieś omówię o tych wszystkich czynnikach i pojawiające się często jakby pytanie. Z powiedzmy osób, które są na warsztatach, się często pytają, dobra, a powiedz mi, a ty masz dzieci? No, ja mam dzieci, Zbyszek ma dzieci, prowadzimy swoją działalność, dosyć rozbudowaną tak naprawdę, i dajemy radę to zrobić, nie? Czyli to nie jest jakoś, to jest kwestią trochę tutaj organizacji też, no, czasu. Motywacji właściwie, tak? Motywacji. No i na tym nie cierpią rodziny, tylko da się to wszystko poukładać. I to jest kwestia tylko, czy dajemy się łatwo rozproszyć innym czynnikom, czy nie poświęcamy właśnie czasu na tak na, nie tracimy, nie poświęcamy, nie tracimy go na rzeczy, które nas rozproszają, tylko robimy to w sposób maksymalnie efektywny, przy jak najmniejszej ilości czasu, nie generując jak najlepszych efektów, największych, tak? W kontekście rodziny, pracy, rozwoju własnego. Okej. Okay. I to takie podsumowanko z naszej strony, kończymy, bo już tutaj młodzi adepci żeglarstwa się schodzą. Mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Na razie, hej. Na razie, hej.